ci ludzie, którzy tam uważają się za jakichś gangusów, domy jakichś bandziorów, to uważam, że byli się popłakali, gdy zaczęli to, co widziały te mury, tych ścian. Nie? To naprawdę nie było lekko, nie było kolorowo. Tu każdy dzień przynosił ci niespodziankę, co z tego będzie i jak z tego wybrnąć. Znajdujemy się na terenach Stoczni Gdańskiej, która w tamtych czasach była sercem tego miasta. Dla mnie miejsce sentymentalnie szczególne, ponieważ mój tata był stoczniowcem, który brał udział w strajkach Solidarności. Można powiedzieć, tworzył historię tego miasta, naszego kraju, podczas których nie raz wrócił do domu, został pobity przez ZOMO. Po prostu ciężko przeżył tamte czasy, a dla mnie utkwiło to w pamięci. Nie ma co ukrywać, stocznia wpisała się jako symbol tego miasta, miasta, z którego pochodzę, miasta, z którego od urodzenia jestem dumny. Tutaj historia napisana przez tych pracowników, robotników, kształtowała charaktery młodych ludzi, którzy urodzili się po tych czasach, w tamte czasy przez rodziców, wujków czy inne pokrewieństwo zostało im przekazywane. Stworzyło to naprawdę mocnych, twardych chłopaków. To jest miejsce, w którym się wychowałem. Spędziłem większość swojego życia. To tu poznałem, co to znaczy gołe pięści. Tak naprawdę na Łapie Gdańska jest jedna z gorszych okolic, jaka była. Ludzie, którzy nie mieszkali, często bali się przechodzić gdzieś tam po zbroku. Z takich ciekawostek, co mogę powiedzieć, to nie wiem, w wieku 10-12 lat, tutaj sąsiad z klatki obok, gdy byliśmy za głośno, zaczął do nas walić normalnie z osłoną amunicji, żeśmy po prostu byli trochę ciszej. Jak to mało na 12 lat, to naprawdę ciężkie i mocne wydarzenia w tym wieku do przeżycia. Pytasz mnie, co są o tych patogalach, tych patogangsterach. Takie miejsce, gdzie się wychowałem, takie rzeczy, co oni wyprawiają, mówią, to naprawdę inaczej się to odzywało, nie? Internet czy gale nie są miejscem do rozwiązywania takich konfliktów. Mówię, no w tych miejscach, gdzie chłopacy mają swoje zasady, mają swój honor, te rzeczy się robi inaczej trochę, nie? Ci ludzie, którzy tam uważają się za jakichś gangusów, domy jakichś bandziorów, to uważam, że byli się popłakali, gdy zaczęli to, co widziały te mury tych ścian, nie? To naprawdę nie było lekko, nie było kolorowo. Tu każdy dzień przynosił ci niespodziankę, co z tego będzie i jak z tego wybrnąć, nie? To nie było ładnie, kolorowo, nikt nie miał ułożonego życia. Nie było tak, że słowo powiedziane raz było puszczane w niepamięć. Nie? Jak raz coś powiedziałeś, to musieli wziąć do końca swojej wizy, to odpowiedzialność. Nie? To słowa, a nie czyny. Urodziłem się w Gdańsku, na jednej z gorszych dzielnic tutaj Gdańska. Raz było lepiej, raz gorzej. Na pewno nie miałem tego dzieciństwa osłonego super dużymi. Gdzieś tam o swoje czasami trzeba było walczyć, czasami było ciężej, czasami lepiej, gdzieś tam łatwiej to wszystko przychodziło. Zacząłem w wieku 16 lat trenować sport walki. Zakochałem się w tym i tak aż po dzień dzisiejszy jestem na sali. Wychowując się na takich ciężkich ulicach Gdańska, jednoznacznie zaczęło to, że czasami gdzieś tam trzeba było się z kimś poszarpać, gdzieś tam o swoje zawalczyć. Gdzieś tam to ukształtowało mój charakter. Jakby nigdy się tego nie wstydziłem i nie wstydzę, bo dzięki temu jestem tym, kim jestem w tym miejscu. Jest dla mnie najważniejsza moja żona, mój syn. To są dwie postacie, z których się nie wydarzam życia. Żyję dla syna i dla niego chcę zrobić wszystko, co najlepsze. Chcę, żeby kiedyś powiedział, że był ze mnie dumny. Zwierzęta, kocham zwierzęta, sam mam dwa pieski i wolny czas, który nie mam je na sali, jestem po prostu z synem, razem z psami gdzieś tam w lesie, na plaży, spędzamy aktywnie czas. Tylko sport. Sport to całe moje życie. Od małego dziecka aż do teraz zajmuję się tylko salą. Jak sam nie trenuję, to trenuję innych.
jak trenuję innych, to logicznie jeździmy razem na zawody, gdzieś tam stajemy w narożnikach. Po prostu zajmuję się sportem. Pierwszy kontakt ze sportem miałem dzięki mojemu kuzynowi. Podczas jakiejś tam rodzinnej imprezy zaproponował mi, żebym przyszedł do niego na salę. Tam mnie wciągnął w kickboxing. Po chwili trenowania z kuzynem zaprowadził on mnie do swojego trenera, do Rafała Kałużnego. I tak zostałem w tym sporcie. Najpierw był tylko sport kopany, tak, kickboxing, tajski boks. Potem gdzieś tam to się przechodziło na zwykły boks. I skończyliśmy na gołych pięściach. Jeśli chodzi o ring, przede wszystkim walki na gołe pięści, to on wie, po co tam jest. Robi to w 100% tak, jakby chciał to zrobić. Na każdego przeciwnika ustawia swój, razem z nami, game plan. Bierze to, po co tam przyszedł. Na co dzień jest człowiekiem super kumplem. Wychodząc do walki, tak naprawdę nie czułem nic, nie było stresu, nie było jakiegoś tam lęku, nie było żadnych uczuć, tak? Wychodziłem po prostu robić swoją robotę. Walki to jest moja praca. Wyszłem tak jak kurnik idzie, wchodzi w dół do kopalni, tak jak ja wychodzę do ringu i robię swoje. Walka w miarę przebiegała po mojej myśli. To, co zakładałem, mniej więcej wychodziło. Jakieś tam mocne ciosy też dostałem. Gdzieś tam nie przestraszyłem się tego, dalej robiłem swoje. No i wyszło jak wyszło, tak? Moja ręka była u góry. A po walce euforia. Chyba każdy to czuje. Mi imponuje w ringu swoją taką kreatywnością walki, bardzo inteligentny, jeśli chodzi o sposób walki, tak? Jeśli chodzi o gołe pięści, mało zawodników to robi, więc moja pierwsza walka, którą zobaczyłem, dlaczego chciałem z nim trenować, może w ten sposób powiem. Właśnie dlatego, że widziałem u niego tego, czego nie widziałem u większości zawodników, tą inteligencję w walce, czyli ten spokój wraz z doświadczeniem, to jest normalne. I myślę, że w życiu jest taki sam. Rodzina, tak naprawdę, gdy się dowiedziałem o Gromdzie, wspierała mnie, tak? Zawsze mnie wspierała w każdej mojej decyzji, w każdej mojej sytuacji, czy są te złe wybory, czy dobre. Twierdzą, że to jest mój wybór i trzeba mnie wesprzeć, tak? Zawsze stoją młodem za mną. Co mnie motywuje, żeby wrócić? Chwała! Nie, bo tak naprawdę nie wiem. Adrenalina, nie? To nas ciągnie do tego. Raz tego spróbowałeś, drugi raz to spróbujesz, tak jak z narkotykami. Raz weźmiesz, weźmiesz drugi raz, trzeci, czwarty, piąty. Po prostu to nas wciąga w siebie. Celami będzie tylko i wygrana, nie? Nie przychodzę tam po to, by przegrywać. Trenuję po to, by cały czas moja ręka była u góry, a nie kogoś innego. Jakbym się uplasował w kwalifikacji, ja to ja nie porównuję się do niego innego. Uważam, że jestem topowy i mogę być z każdym z topowych chłopaków. Nie ma tam miękkich chłopów, tak? Każdy, który tam się zgłasza, gdzie walczy, naprawdę jest dobry w tym, co robi. Nie ma tam nikogo słabszego, gorszego. Wszyscy jesteśmy na jednym poziomie, w tych gołych rękach. Tak naprawdę czasami ułamek sekundy, nie jeden cios, który został niezauważony, zmienia cały przebieg walki. Tu nie ma lepszych, gorszych. Wszyscy jesteśmy na równi, nie? Każdemu z tych chłopaków należy się szacunek. Gromda. Nie ma miękkiej gry.